No w ogóle to dzisiaj jest święto Czechosłowacji. Czech. I tam na elektoralnej w Domu Kultury tam coś miało być, ale myśmy tam patrzy. Uciekłyśmy stamtąd. Nic w sumie nie skorzystałyśmy z tego święta Czech. Uciekłyśmy do Centrum Olimpijskiego. No kiedyś jak było na Marszałkowskiej, to przecież oni no na tej elektoralnej to tak po żydowsku zrobili, że taki barek i tam, żeby sobie kupować, no ale koncert jakiś, pewnie czeski. No ale jakieś karteczki takie no, przy wejściu no, sprawdzają, czyli jakieś takie pół zaproszenia. Ja patrzę, że taka jakaś bieda, brak organizacji i Anita poddała, że jest w Centrum Olimpijskim. No i rzeczywiście myśmy pojechały z Kurczaczkiem do Centrum Olimpijskiego. No stare dziady były moherowe. No, jaki temat tego? Bardzo ciekawy było, bardzo ciekawe. Nawet byś nigdy nie zgadła, w jedności siła, katalog wystawy, proszę ciebie, ideę sokolstwa na pocztówkach ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Pięknie. No bo to jest Czech, w sumie okazało się, że to było na temat Czech. No, sokolstwa. Wystawa przygotowana została z okazji obchodów 150. rocznicy powstania Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Polsce. To Jasi mama należała przed wojną do sekcji łuczniczej. Tak, i tam najwięcej generałów, najwięcej świty, najwięcej elity. Sokół czeski na pocztówkach, treści urzędowe, turystyczne, sercowe, zloty sokoła czeskiego. Zloty sokoła polskiego, Bóg, honor i ojczy. I po prostu on nawoływał ludzi do miłości, do gościnności, ale w sumie to niektórzy tak gadali jak Gierek i powtarza i nie może skończyć. A jedzonka to było tak malutko, że niektórzy przyszli z wystawy, która była bardzo piękna, obszerna i tych kanapeczek zabrakło, jakieś tam ciasteczka, jakieś coś. Myśmy się śmieli, że Polacy to są jakieś takie baranie głowy, nie umieją myśleć. Nie są gościnni, no kanapeczek nie starczyło, no bo ludzi nie było mało, ale tych kanapeczek było mało, ciasteczek było więcej, wina wcale nie było, jak ktoś był chytry, na górę pojechał na 6. piętro jakąś książkę podpisywać, jakiegoś wina się napiły tu, tam, także kto lata, to coś ma. Także kupa śmiechu, no i ci mężczyźni czescy, to tacy są kabaretowi i cyrkowi. O. I mam bardzo ładne tutaj to i katalog piękny, nawet dwa, aż ta babka się pyta, czy pani ma katalog. Ja mówię, mam, bo komuś podwędziłam, bo tam jeden leżał, drugi, wiesz, nie, a on gdzieś tam na środku rozdawała. No, także jeszcze tu mam też w jedności siła ideę sokolstwa na podstawkach ze zbioru muzeum. Bardzo ładne to jest, tak, 7 marca o godzinie 18 w siedzibie. Dużo gadania, a mało, wiesz, jedzenia, to znaczy ludzie przyszli raczej na wystawę, nie na jedzenie, ale to było takie śmieszne, że zabrakło, że przyszli tacy szlachcice i tu na ząb nic, tylko ciasteczko jakieś takie głupoty. Kupa śmiechu. Także proszę Państwa, się tak uśmiałam dzisiaj, że no mohere nie umieją się zorganizować. No nie umieją się zorganizować, bo jakaś taka głupia bieda musi być zawsze. Ciągle czegoś mało, czegoś co jest istotne, bo wiesz, gość w dom, Bóg w dom, trzeba poczęstować jakoś tak ciastkiem. A to ciastko to też kupne w sklepie, to kanapeczki to może one robiły, prawda? A ciastka są kupne i są chorobliwe, bo no. Także radio Koncita nadaje, proszę Państwa. To FM Euro Koncita. Barbie, Baby, Langstrom Extra. Tam u nas ten Stasio z Nowego Dworu Mazowieckiego się pokłócił z tymi. Chyba na inną budowę prze tego i jutro nawet nie ma chyba komu pracować. Nie wiem jak to będzie, nie mam telefonu, nikt tam nie dzwoni. Bogu dzięki, bo ten Stasio mówił, żeby powiedzieć, że ja idę do lekarza i pół roku czekałam na ten
żeby sobie, może ten cały ten, jak on tam się mówi, się nazywa, inspektor, żeby poszedł do, i siedział w tej budzie i pilnował tej bramy. Mądre. Ugotowały taką zupę, która ni to kapuśniak z kaszką, mięsko, pyszna i kurczaczek się zajadał, że dwa talerze zjadł. O, kurczaczek się zajadał, że dwa talerze. Potem kupiłyśmy bułkę, potem poszliśmy tu, tam. No i Muzeum Sportu i Turystyki. Dobrześmy tam na górę nie pojechali, na to wino się rozejrzeć, bo na dole by nam te kanapki zjedli. No ciastek było pełno, do tej herbaty też ta woda się sączyła z tego baniaczka. Ja nie wiem, ci Polacy to do gościnności to mają dwie lewe ręce. A przecież tak jak to Lasota mówi Litwinka. Ona już pojechała na Litwę. Słuchaj, ja to bym taki obiad zrobiła z makaronu, z ryżu. Naprawdę dużo nie potrzeba, bym taki obiad zrobiła, że ludzie by się wszyscy najedli. A w tej Warszawie te mohery nic, mają dwie lewe ręce, nie umieją nic zrobić. Litwinka, wiesz, może one nauczone żyć w biedzie, nie wiem. A te, to tu, wojny II światowej nie przeszły? Zapomniały. Ameryka im w głowie i piórko w kapeluszu. No i ten Stasio opieprzył tam wszystkich. Od pijaków tamtych inspektorów wyzywał, mówi. Bo najlepiej jak ja z nim rozmawiałam, przyszedł ten Rysio z tym inspektorem, zostawiłam słuchawkę na biurku. No i ten Stasio wszystko słyszał, co oni gadali. Mówi tak, konfidencjo i wariactwo teraz rządzi. I teraz jak co, to cała ta rozmowa znajdzie się w internecie. Jak oni gadają o wódce, wódkę chlają, a chlać nie wolno. Wódkę chlają, a chlać nie wolno. W ogóle ci Polacy to są pierdolnięci. No, niech ta chlać przyjdzie pijana. Nie wpuszcza policję, wezwę i do tego, do OPS-u. A dzisiaj mi się poszło do tego OPS-u i podanie napisało, że rezygnuje, bo to trzeba było tak napisać, to, że rezygnuje z tej renty socjalnej. I tyle. I telefon był z góry, żeby jak to napisać, że ja rezygnuję. No. Bo tak jak nie napiszę, że rezygnuję, to ona by nie musiała być i by tego nie było, ale coś by się, nie wiem, jakoś należało. A tak teraz, bo oni by się domagali, by doszli, by się karę płaciło, to jest... Także Przybyłowicz nie zdaje sobie sprawy z tego, że on tak koło 10 dostaje, ale gdzieś w las dziad się nachlał. Bo na, nie wiem, czy ty wiesz, na Koszykowej 28 tam miał być wernisaż tej bibliotece. A o ile ja pamiętam, ostatni taki wernisaż to było byle co. Spęd. Ludzi spędzili. Jakieś gadanie, baranie. Tam może warunków nie ma, bo tam gdzie się obejrzeć, to szyba, to szkło. Jeden drugiego widzi. No to przecież kto to będzie pił lampkę wina, jak tam trzeba być po pierwsze cicho, po drugie nie żryć i nie pić. No to jaki wernisaż?
to tak zrobili taką bibliotekę, że po prostu jak w aptece. Nic, 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 nic. Także proszę Państwa, Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby Langström Extra mówi o nieudolności tutaj Polaków, ja mówię Polaków, no. W Warszawie nie muszą być tylko Polacy, bo już tu zdążyłam powiedzieć o Litwince, ale ogólnie o nieudolności, o braku gościnności, o braku organizacji, no bo to zawsze u tych świadków jest organizacja. Przyjdą stadion, wysprzątają bilety sprzed 30 lat. Za darmo, pieniędzy nie chcą. Kongres czyściutko. Policja niepotrzebna, chociaż teraz to już być musi, bo już takie wymogi. Ale wiecie Państwo, no, opinie mają nieposzlakowaną i nic nie trzeba, nie trzeba opłacać, bo jak to się Rydzyk mówi, ten kto płaci, to wymaga, a ten kto gada, czy dziennikarz, czy prowadzi radio, czy prowadzi audycję, no to jest pod dyktando tego, kto płaci. A jutro już wernisaż Ofibaka, proszę Państwa, i trzeba być, bo to na Dzień Kobiet. Piękna galeria, proszę Państwa, piękna. Tam zawsze jest bardzo gościnnie u Fibaka. No. Także zapraszamy, zapraszamy do Fibaka na godzinę 18. Ja to mam nadzieję, że nie dostanę żadnego telefonu w nocy, bo ja to w nocy nawet nikogo nie będę, nic nie będę słuchała. Ciekawe, jak tego Stasia nie ma, co oni tam zrobią jutro nagle. Nie ma. No. Gdy nadaje nasze radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby Langström Extra. I już proszę być z nami w kontakcie. A dzisiaj mamy już 7 marca 2017. Czas leci. Czas leci. Czas leci, proszę Państwa. Czas leci. Czas leci. Co robi, to on się ratuje przed wyleceniem z drogi. Powiedziałeś, że Latwala poczuł wolność, uwolniony od Ogiera, Thierry Neuville, natomiast pokazuje, że no, czasami ta głowa nie do końca pracuje tak jak trzeba i tam nad psychiką chyba głównie trzeba popracować. Nad niepopełnianiem błędów, bo jednak ten błąd w rajdzie Szwecji, no, to jest błąd na miarę Jerzego Matti Latwali z Mikołajek. Kiedy to na Super Lesie popełnił błąd, uderzył w dwie bandy, urwał koła, no to cóż, no wiadomo, presja jest gigantyczna, to ci panowie też nie jadą, a pojadę sobie wolniej ten Super OS. Oni nie mogą tego robić, muszą jechać gdzieś tam cały czas, zbliżać się do tego limitu, może nie radykalnie, bo wiadomo, że zbliżenie się do limitu kończy się tak, jak się skończyło dla Neuvilla, ale pokazał Thierry Neuville, że ma niesamowitą prędkość. Teraz myślę, że tylko kwestia tego, by stonować emocje i myślę, że będzie bardzo groźnym rywalem dla Latwali czy dla Ogiera, który na pewno będzie walczył o tytuł. Mieliśmy Monte Carlo, mieliśmy śnieg Szwecji, no i mamy pierwsze szutry Meksyku. Zobaczymy, jak to będzie, kto będzie się czuł najlepiej w tych warunkach. Cieszy mnie, że w końcu zobaczymy Polaka. W sensie zobaczymy Polaka tego, który w zeszłym roku uczył i cały czas się uczył, czyli Hubert Ptaszek z Maśkiem Szczepaniakiem będą jechali i to dobra jest informacja. Zamieszczali zdjęcie, że są cały czas w samolocie, siedzą i lecą do tego Meksyku, kawał drogi. A w Meksyku wiemy, jaki jest Meksyk. Jest bardzo trudnym rajdem i ciekawe, jak sobie poradzi Latwala, wiedząc, że ma dobre auto, że ma szybkie auto, chociaż on stonuje. Powiedział, że zwycięstwo w Meksyku będzie dla niego ogromną niespodzianką i raczej na to nie liczy.
W takim razie przypomnijmy jeszcze, że początek sezonu motocyklowych Mistrzostw Świata to już pod koniec miesiąca. Pierwszy wyścig, tak jak wspominałeś wcześniej, Grzegorz, w Katarze, gdzie wcześniej jeszcze odbędą się ostatnie testy. No a wyścig sam w sobie 26 marca, po czym cała karawana przeniesie się do Ameryki Południowej, gdzie zawodnicy będą rywalizować w Argentynie. Druga runda MotoGP 9 kwietnia, no a już w najbliższy weekend w Meksyku trzecia runda samochodowych Mistrzostw Świata, tak jak już wspominaliśmy, pierwsza na szutrach. Może powiedzmy jeszcze, jak wygląda klasyfikacja generalna po dwóch pierwszych rundach w Monte Carlo i Szwecji. Na prowadzeniu znajduje się Fin Jari Matti Latvala, 4 punkty traci do niego Francuz Sébastien Ogier, a 15 zajmujący trzecie miejsce Estończyk Ott Tänak. Dalsze miejsca dla Hiszpana Daniego Sordo, Craiga Breena i Irlandczyka Elfina Evansa. Po Meksyku najszybsi kierowcy świata wraz ze swoimi pilotami wrócą do Europy i będą się ścigać na Korsyce, a to będzie powrót na asfalty. Cieszymy się zatem, że w pełni rozkręca się sezon motorowy. Czeka nas sporo emocji, o których będziemy mieli nieraz okazję Państwu opowiadać. A na dzisiaj to już wszystko. Moim gościem w paśmie sportowym Polskiego Radia 24 był Grzegorz Jędrzejewski, dziennikarz Polsatu Sport i komentator sportów motorowych. Do usłyszenia już niebawem. Informacje dnia w skrócie. Minęła 21.30, przed mikrofonem Krzysztof Kaczmarczyk. Jarosław Kaczyński przekonuje, że Donald Tusk w przeszłości wielokrotnie występował przeciwko polskim interesom, dlatego nie może być mowy o poparciu dla niego w staraniach o drugą kadencję na stanowisku szefa Rady Europejskiej. Prezes PiS powiedział w telewizji polskiej, że Tusk naruszył m.in. zasadę neutralności i ingerował w sprawy krajowe, udzielając wsparcia opozycji. Popierał i popiera opozycję, i to opozycję bardzo szczególnego rodzaju. Opozycję, która wzywa aparat państwowy, służby mundurowe do nieposłuszeństwa, która blokuje Sejm, która sama o sobie mówi, że jest opozycją totalną i która mówi, że przejmie władzę przy pomocy ulicy i jednocześnie przy pomocy interwencji zewnętrznej. Więc trudno, żeby Polska kogoś takiego popierała. Kandydatem polskiego rządu na stanowisko szefa Rady Europejskiej jest Jacek Saliusz-Wolski, były europoseł PO. Ostateczna decyzja w sprawie obsadzenia tego stanowiska zapadnie w czwartek na unijnym szczycie w Brukseli. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Podczas konferencji po posiedzeniu rządu minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że jest to jeden z wielu projektów, które mają usprawnić polskie sądownictwo. Zmierzają do tego, aby z jednej strony usprawnić, docelowo przyspieszyć bieg spraw, które toczą się w polskich sądach, ale też i podnieść sprawność organizacyjną, która w konsekwencji będzie też miała znaczenie również dla standardów etycznych i zasad funkcjonujących w polskim sądownictwie. Projekt ustawy zakłada zmianę w sposobie wybierania członków Krajowej Rady Sądownictwa. Obecnie 15 sędziów KRS wybierają zgromadzenia sędziów. Po przeprowadzeniu zmian będzie ich wybierał Sejm. Największa w historii recesja w Brazylii. Gospodarka w tym kraju kurczy się od 2 lat. Tylko w zeszłym roku skurczyła się o 3,6%, a od roku 2015 łącznie o 8%. Wzrosło bezrobocie, które wynosi ponad 12%. Jeszcze niedawno Brazylia miała dynamicznie rozwijającą się gospodarkę. Była w grupie budzących entuzjazm państw BRICS obok Rosji, Indii i Chin. Sprzedawała ropę, soję i metale, ale ceny surowców spadły. Na to nałożyła się korupcja dotycząca największych firm. Prezydent Dilma Rousseff została odwołana za nielegalne manipulacje. Manipulowanie finansami państwa. Zdaniem analityków 2-letnia recesja to poważny problem dla Brazylii. Są już jednak pierwsze oznaki stabilizacji. Rafał Motrzyuk, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A na naszym zegarze już 3 minuty po pół do 22. Tymczasem w studiu są już dwaj panowie Z. Polskie Radio 24. Dobry wieczór Państwu. Minęła godzina 21.33. Jak już Państwo wiedzą, o tej porze witają Państwa dwaj panowie Z, czyli Mark Zając i Dominik Zdort. Od ubiegłego tygodnia we wtorkowe wieczory na antenie Polskiego Radia 24 analizujemy aktualne wydarzenia, starając się odkryć ich głębsze znaczenie. Dziś porozmawiamy na temat niewątpliwego bohatera ostatnich dni, europosła Jacka Saliusz-Wolskiego, który poinformował, że wysiada z Platformy Obywatelskiej na przystanku Polska i z wielkim hukiem przeskoczył z partii Schetyny do obozu Dobrej Zmiany.
Zanim jednak zastanowimy się, czy to podła zdrada, czy patriotyczny wybór, chciałbym cię, Marku, zapytać, kto według twojej opinii jest bardziej doświadczonym i bardziej kompetentnym politykiem europejskim? Donald Tusk czy Jacek Sariusz Wolski? Jacek Sariusz Wolski ma niewątpliwie ogromne doświadczenie w sprawach europejskich. To pierwszy pełnomocnik do spraw integracji w Polsce w rządzie jeszcze premiera Bieleckiego. Później, za czasów premiera Buzka, pamiętamy jego naprawdę bardzo istotną rolę jako szefa Komitetu Integracji Europejskiej. To był człowiek, który między innymi prowadził negocjacje w Nicei. Trzykrotnie głosowanie po głosowaniu zdobywał mandat europosła, wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, niegdyś wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, szef Komisji do Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego. Długo by jeszcze wymieniać. Natomiast to nie jest konkurs na człowieka, który zdobył najwięcej tytułów. Konkurs na człowieka kompetentnego? To nie jest konkurs na człowieka, który zdobył najwięcej tytułów i ma najdłuższe CV, ale człowieka, który ma poparcie określonych krajów i takie poparcie ma Donald Tusk. Donald Tusk sprawdził się moim zdaniem średnio jako przewodniczący Rady Europejskiej, ale skoro większość krajów unijnych zdecydowana, a to wiemy, chciałaby go poprzeć, uważam, że Polska nie powinna wkładać kija w szprychy. Czyli uważasz, że Prawo i Sprawiedliwość, odrzucając kandydaturę Tuska, wystąpiło wbrew polskiemu interesowi? Myślę, że tak. Myślę, że niestety tak, chociaż deklaracje są inne, ale nie chodzi o to, żeby posądzać Prawo i Sprawiedliwość o zdradę. To zbyt wiele poważnych słów, zbyt wiele słów na wyrost pada w polskich debatach. Natomiast jest to po prostu polityczny błąd, ponieważ poza rozgrywką o charakterze wewnętrznym Tusk kontra Kaczyński, Kaczyński kontra Tusk, nie widzę żadnych politycznych profitów dla Polski z takiego ruchu. Jeżeli potrafisz wymienić jakikolwiek polityczny profit dla naszego państwa z wystawienia Jacka Sariusz-Wolskiego, bardzo chętnie chciałbym to usłyszeć. Ja rozumiem, że takie argumenty pisma i głównym argumentem jest wskazanie, że Donald Tusk był jako szef Rady Europejskiej szkodnikiem, angażował się po stronie opozycji, po stronie instytucji europejskich przeciwko polskiemu rządowi. No Jarosław Kaczyński dziś powiedział wprost, że Tusk czynnie sprzeciwił się polskim interesom. Skoro się sprzeciwił innym interesom, to lepiej, żeby był ktokolwiek inny, ale nie ten Tusk, który szkodzi naszym interesom. Ale jak rozumiem, dochodzimy wspólnie do tego samego wniosku. Po pierwsze, że Jacek Sariusz-Wolski nie ma najmniejszych szans. I możemy dyskutować o tym, co spowoduje ruch Prawa i Sprawiedliwości. Czy ból, rozgoryczenie i porażkę, a mianowicie Tusk przejdzie tak czy siak, czy też kraje europejskie dojdą do wniosku, że nie ma sensu zaogniać sytuacji, nie ma sensu działać wbrew stanowisku polskiego rządu, o, tak powinienem dokładnie powiedzieć to precyzyjnie, no i właśnie, czy wybiorą innego kandydata. Ale Jacek Sariusz-Wolski nie ma najmniejszych szans. Jest to typowa, niska zagrywka polityczna z polskiego podwórka, nic poza tym. Ale jakaś tam niska zagrywka, normalna zagrywka polityczna, został zgłoszony po to właśnie, żeby utrudnić wybór Tuska, żeby trochę Tusk się podenerwował, żeby państwa zachodnie miały odrobinę dylematów. No, jeżeli Tusk będzie wybrany jako kandydat państw zachodnich, na przykład Niemiec, albo choćby nawet i Malty, no to co to za polski przewodniczący? Ale na samym początku popełniamy pewien błąd. Popełniamy ten błąd od samego początku i popełnia go prawica, lewica i centrum. To powinniśmy sobie jasno wyklarować na samym początku. I teraz powiem coś, co być może cię zaskoczy. Ale wyboru Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej nie traktowałem w kategoriach wielkiego sukcesu Polski. Przypominam sobie słowa chociażby Janusza Palikota. O, to był czas, kiedy Janusz Palikot wychwalał jeszcze Donalda Tuska, który, uwaga, uwaga, porównywał ten wybór z wyborem Karola Wojtyły na stolicę Piotrową w październiku 1978 roku. Wolne żarty i zaraz Państwu udowodnię, dlaczego tak jest. Otóż tak jest dlatego, że wyobraźmy sobie sytuację, hipotetyczną sytuację, że propozycję objęcia stanowiska przewodniczącego Rady Europejskiej otrzymuje urzędujący kanclerz Niemiec, urzędujący premier Włoch, urzędujący premier Hiszpanii, czy, to czasy jeszcze przed Brexitem, urzędujący premier Wielkiej Brytanii. Otóż to jest niemożliwe, ponieważ nikt z taką propozycją nawet by nie wyszedł,
bo zostałby wyśmiany. Fakt, że złożono taką propozycję Donaldowi Tuskowi, oznacza trzy rzeczy. Że Polska jest, być może była, prymusem w Europie, ale w drugiej lidze. Po drugie, był to bardzo poważny polityczny błąd Donalda Tuska. Dlaczego? Ja tego Donaldowi Tuskowi nie potrafię wybaczyć, że porzucił stanowisko premiera polskiego rządu w czasie, kiedy za naszą wschodnią granicą toczyła się regularna wojna. Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Mogę to zrozumieć wyłącznie przez realizację osobistych ambicji Donalda Tuska. Tak, to jego wielki osobisty sukces. I trzecia rzecz, którą powinniśmy sobie uświadomić, zostaje się przewodniczącym Rady Europejskiej nie po to, co próbowano nam włożyć do głowy i nadal próbuje nam się włożyć do głowy, żeby reprezentować interesy Polski, tylko żeby reprezentować Unię Europejską, szukać konsensusu między państwami. I jeżeli Donald Tusk, i powiedzmy sobie to jasno, ma poparcie tak wielu krajów Unii Europejskiej, przynajmniej na razie, to oczywiście nie dlatego, że reprezentował polskie interesy, bo ich nie reprezentował, bo to nie była jego funkcja, tylko dlatego, że kraje unijne doszły do wniosku na przykład, albo między innymi, że dobrze mediował pomiędzy różnymi interesami. I powiedzmy sobie to głośno, fakt, że jakikolwiek Polak zostaje przewodniczącym Rady Europejskiej, ma dla naszego kraju znaczenie wyłącznie symboliczne, natomiast w niewielkim stopniu znaczenie praktyczno-polityczne. Myślę sobie, Marku, że z tym entuzjazmem krajów Zachodu do Donalda Tuska sprawa jest, może być jeszcze troszkę bardziej skomplikowana. Po prostu był to bardzo słaby przewodniczący, na którą łatwo było być może z różnej strony pewne sprawy wymuszać. Ale chciałbym teraz sięgnąć właśnie troszeczkę głębiej niż na ten temat, na który ten temat mówiliśmy, a to do rozważań na temat lojalności. Przeciwnicy rządu oskarżyli już Jacka Sariusz-Wolskiego o zdradę, mówią, że zaprzedał duszę diabłu. Tomasz Lis nazwał nawet Sariusza Jackiem Srebrnikiem Wolskim, a dziennikarze tygodnika Polityka napisali, że Sariusz zdradził ideały pokolenia lat 80. i Solidarności, że z niskich pobudek i z zawiści wobec Tuska to uczynił. No, ale ja zapytam prowokacyjnie, czy rzeczywiście polityka, który po prostu zmienił barwy partyjne, należy takimi wielkimi słowami traktować? Nie pamiętam, żeby ktoś tak mówił, na przykład o Antonim Mężydle, który był wtedy prawdopodobnie bardziej znanym politykiem, kiedy z PiSu do Platformy przechodził. No, przystąpienie do partii to nie jest małżeństwo, legitymacja partyjna to nie jest obrączka. Mogę cię zaskoczyć. Bardzo chciałbym się z tobą nie zgodzić, ale niestety muszę się z tobą zgodzić. Otóż jest to również jakieś nasze chorobliwe wyobrażenie o polityce, że polityka to sfera wielkich ideałów, a nie politycznych gier, przepychanek, transferów i tak dalej. Szukajmy przykładów w historii. Petlura i Piłsudski. No, stać było naszego marszałka i wielkiego bohatera narodowego wyłącznie na to, żeby po wojnie z bolszewikami stanąć naprzeciwko tych biednych Ukraińców internowanych w Polsce i powiedzieć im, ja was panowie bardzo przepraszam, bardzo was przepraszam. Ale Józef Piłsudski, kiedy było trzeba, realizował interesy polskie, a nie interesy ukraińskie. To samo przekłada się również na kwestie wewnętrzne w polityce. Politycy uprawiają politykę. Polityka to nie jest zajęcie z dziedziny wysokiej moralności. Dlatego bardzo mnie irytuje ten pseudomoralny ton, taki moralny, dydaktyczny smrodek w tych nieszczęsnych tweetach Jacka Sariusz-Wolskiego. Och, ta radość o poranku, bez targowicy. No proszę państwa, to można się uśmiać po pachy. I przepraszam, że mówię takim kolokwialnym językiem. Ileż miesięcy musiał bić się w swoim sumieniu, w świątyni swojego sumienia, Jacek Sariusz-Wolski. Przecież musiał biedak nie dosypiać. Ile bezsennych nocy, pytań, pozostać przy Platformie i męczyć się w uścisku targowicy, czy przejść do obozu dobrej zmiany. To mnie irytuje. Nie mam żadnego problemu z tym, że Jacek Sariusz-Wolski zmienia barwy partyjne. Ale po co wokół tego ten właśnie moralizatorsko mesjanistyczny smrodek? No na Boga, bądźmy poważni. To go kompromituje, a nie transfer polityczny.
No, to ja cię teraz zapytam, czy naprawdę uważasz, że polityka powinna być tak wyprana z elementów etycznych? Czy rzeczywiście naprawdę nie wierzysz, że są politycy, którzy mogą nie sypiać po nocach, zanim podejmą taką decyzję? Wszystkich tak do jednego worka wrzucasz? Nie, myślę, że są wyjątki, ale są to wyjątki potwierdzające regułę. I generalnie polityka to jest przestrzeń twardej gry i tego musimy się nauczyć. Czy mogę podać jeden mój ulubiony przykład historyczny? To jeszcze jeden przykład historyczny. Mówimy o Piłsudskim i Petlurze, notabene to, co zacytowałeś na początku. Jacek Sariusz Wolski, który wysiada z tramwaju Platforma na przystanku Polska. No parafrazować marszałka Piłsudskiego na Boga. Panie Jacku, drogi europośle, zachowajmy jakąś miarę. Ale dobre wzory, trzeba z dobrych wzorów, Marku, korzystać. To był dobry wzór i dobrze, że od takich się odwołuje autorytetów poseł Sariusz Wolski. Już milczę, ale o jakich przychodzi mi do głowy przykład historyczny. Człowieka, którego akurat uwielbiam za politykę, którą uprawiał, bo może on był jednym z nielicznych przykładów próby jakiegoś łączenia etyki i polityki, chociaż koniec końców stawiał na twardą kalkulację polityczną. Winston Churchill, wobec którego Polacy mają mnóstwo przeróżnych ale, stawiają Winstona Churchilla w szeregu tych polityków Zachodu, którzy nas zdradzili. Notabene, kto uczciwie przeczyta biografię Churchilla, ten wie, że rzeczywiście Churchill nas zostawił i prowadził wobec Polski dość brutalną politykę, ale i tak traktował nas najlepiej z przywódców Zachodu. Właśnie mając jakieś, powiedziałbym, resztki wyrzutów sumienia. Ale na czym polega nasz problem? Znaczy, my nie jesteśmy w stanie zrozumieć, że Winston Churchill reprezentował jako premier Imperium Brytyjskie, a nie Rzeczpospolitą. No zrozumiemy takie podstawowe rzeczy. Polityka rządzi się twardymi prawami. To nie jest miejsce dla małych dziewczynek. Usprawiedliwiałeś przed chwilką ten polityczny cynizm, mówiąc, że na tym polityka polega, ale ja chciałbym zadać pytanie, jak powinniśmy traktować decyzję Jacka Sariusz-Wolskiego, jeżeli okaże się, że za parę miesięcy otrzymać wysokie stanowisko od PiSu. Czy także wtedy trzeba powiedzieć, no tak, taka jest polityka, sprzedał się, dał się wykorzystać, sam wykorzystał PiS. Jak wtedy będziemy to komentować? Jacek Sariusz-Wolski jest politykiem, a polityk, moim zdaniem dobry polityk, pytanie czy takim jest Jacek Sariusz-Wolski, umie łączyć osobistą ambicję z działalnością dla racji stanu. Jeżeli okazałoby się na przykład, drogi Dominiku i drodzy słuchacze, że za 4 miesiące po przegranej z Kretesem kampanii, jeżeli chodzi o przewodniczącego Rady Europejskiej, bo tak się na pewno stanie, jeszcze raz podkreślam, czy Tusk się ostanie, czy nie, to jest inne pytanie. Jacek Sariusz-Wolski, stawiam każde pieniądze, własny dom, na szczęście jest na kredyt, więc mały ból, ale stawiam wszystkie pieniądze na to, że Jacek Sariusz-Wolski nie będzie przewodniczącym Rady Europejskiej, ale okazuje się, że za kilka miesięcy wymienia Witolda Waszczykowskiego jako szefa dyplomacji. Można to sobie wyobrazić? Można. Nie takie rzeczy widzieliśmy. Oczywiście. I mnie interesuje jako obywatela Rzeczypospolitej Polskiej jedno. Czy Jacek Sariusz-Wolski będzie w stanie wykorzystać swoją wiedzę, umiejętności i czy nie straci zbyt wiele przez kampanię w stylu kamikadze, którą teraz obserwujemy i będzie dobrze reprezentował polskie interesy. Jeżeli będzie dobrze reprezentował polskie interesy, nie mam z tym żadnego problemu. Ale ja chciałem się sprzeciwić temu określeniu kamikadze. Rozumiem, że tak określasz jego bardzo silne, krytyczne wobec Platformy i Tuska wypowiedzi. Nie, wszystko tak? Co robi. Wszystko, co robi. To jest straszeńca misja. Ja chciałbym, misja jest, mam wrażenie, misją z dobrej woli. Gdybyś się przyjrzał temu, co w ostatnich miesiącach czy latach Sariusz Wolski robił w Parlamencie Europejskim, to nie powstydziłby się tych działań żaden PiSowiec. Ja myślę, że on zmierzał prostą drogą do PiSu. To konserwatysta z myślenia. Tak, zwalczał Nord Stream 2, nie brał udziału w głosowaniach nad rezolucjami Europarlamentu, w których polskiemu rządowi zarzucano naruszanie konstytucji. Zachowywał się, jakby powoli wkraczał w tym kierunku, więc ja nawet jestem w stanie uwierzyć, że ta jego decyzja jest decyzją całkiem szczerą i konsekwentną, wynikającą z pełnego przekonania. Znaczy, jest też coś takiego, i tu znowu chciałbym się z tobą nie zgodzić, ale nie mogę, ponieważ trzeba być przyjacielem prawdy, że to jest człowiek z takiego środowiska bliskiego chociażby Jarosławowi Gowinowi.
czyli to są tak zwane sieroty po popisie, ale ludzie, którzy naprawdę trzymają się wartości konserwatywnych w myśleniu o obyczajach i moralności, a wartości liberalnych w myśleniu o rynku, sprawach gospodarczych czy ekonomicznych. To jest taki, by użyć niebezpiecznego ostatnio określenia, sort polityków w Polsce. I oczywiście to nie jest aż tak kuriozalna zmiana barw, trudno zaryzykuje, jak Magdalena Ogórek. Bo przeskoczyć z kandydatki lewicy do głównej piewczyni prawicy konserwatywno-narodowej w Polsce, to już jest, no powiedziałbym, dość poważna sprawa. U Jacka Sariusz-Wolskiego widzimy taką inklinację i taką ewolucję. Jeżeli kpie z tych jego tweetów, to kpie w głębokim przekonaniu, a jednocześnie, właśnie ze względu na szacunek dla faktów i prawdy, widzę tę jego ewolucję i nie zapominam, że to jest człowiek z ogromną wiedzą, bardzo doświadczony i bardzo kompetentny. Ty wspomniałeś Magdalenę Ogórek, ja wspomnę inny przypadek, który mnie zaszokował, przypadek Michała Kamińskiego, który pisze, przeszedł z PiS do Platformy. I dla mnie teraz pytanie jest, jak przyjmują wyborcy takie decyzje? No bo my sobie komentatorzy możemy je usprawiedliwiać, natomiast wyborcy, którzy nienawidzą PiSu, potem widzą tego znienawidzonego pisiora jako przedstawiciela Platformy na listach, niechętnie na niego głosują. Wiadomo, że Kamiński się ledwo dostał do Sejmu. Powiedz mi, Marku, czy ty jako wyborca skłonny byłbyś głosować na polityka, który w ciągu minionej kadencji przeszedł ze stronnictwa, którego nie lubisz, do twojej ulubionej partii? Ciężkie pytanie. Odpowiedź brzmi raczej nie. Raczej nie, natomiast tu dotykamy roli owego suwerena. Suweren ocenia takie rzeczy i decyduje. Niestety to nie jest tak do końca, ponieważ właśnie mamy też do czynienia z transferami, które związane są z przejściem na stanowiska niewybieralne przez wyborców. I tu decyduje już koniec końców partyjna egzekutywa. Ale i ona musi brać pod uwagę to, co mówią, co sądzą, co myślą ludzie. I tak sobie kombinuję na mój własny chłopski rozum. Z czasem okaże się, czym ten transfer był dla Jacka Sariusz-Wolskiego. Jeżeli on dostanie ważną pozycję, na przykład w polskim rządzie, i odniesie tam wyraźny sukces, wyborcy są w stanie to wybaczyć. Wyborcy są w stanie o tym zapomnieć. Na starcie nie będzie mu łatwo, ale znowu dotykamy tego, o czym powiedzieliśmy przed chwilą. To nie jest aż tak drastyczna zmiana barw, jak w innych przypadkach. No, wspomniany przez ciebie poseł Kamiński, no to jest już przykład kuriozalny. No, powiedzmy sobie to bardzo szczerze i otwarcie. Są już takie transfery, których nie sposób usprawiedliwić i sami wyborcy pokazali, przepychając ledwo z dobrego miejsca, że nie jest im to w smak. I zauważmy, Michał Kamiński nie był dla Platformy żadnym wsparciem. Michał Kamiński, mam wrażenie, robi co może, żeby pokazać się, że jest w tej chwili prawdziwym Europejczykiem z krwi i kości. On został oczywiście wypchnięty z Platformy. Gdzieś tam się plącza w tej partii europejskich demokratów. Natomiast jego antypisowska zapalczywość jest ogromna. Przypomina mi to, co po odejściu z PiSu Radek Sikorski mówił. Mam takie wrażenie, że tak naprawdę najbrzydsze po tym transferze jest takie uwiarygodnianie się wobec nowego pana. Gorliwość neofity, jak to nazywamy tak w innych dziedzinach, tak. Przeszkadza ci to? No przeszkadza, ponieważ pozostaje jeszcze coś takiego jak kwestia smaku i kiedy widzi się te nowe wygibasy po takich właśnie radykalnych transferach, radykalnych zmianach barw, no to bardzo mocno działa to na właśnie nasze poczucie smaku, na to, co myślimy o takim człowieku. Myślę, że Jacek Sariusz-Wolski, jeszcze raz to powiem, przy całej mojej złośliwości dziś na antenie, której nie cofam, to jest jeszcze człowiek, który nie przegrał. On oczywiście nie zostanie przewodniczącym Rady Europejskiej, ale to jest człowiek, który jeszcze swojej kariery nie przegrał, chociaż nie będzie mu łatwo. A może jeszcze raz sięgając w takim razie do tej sfery religijnej, może tego nie należy traktować jak zmiany barw, czy tylko jak nawrócenie. To są nawróceni
Grzesznicy. Przez ileś lat był w tej platformie, grzeszył przeciwko Polsce i interesom, wspierał Tuska, a teraz nawrócił się i jest na drodze do raju. Jak wiesz, kwestie chrześcijaństwa, kościoła i wiary są mi bardzo bliskie, ale pozostawiałbym to, by tak rzec, ciszy konfesjonału, a nie 24-godzinnym stacjom informacyjnym. No dobrze, mówiliśmy troszeczkę o tej lojalności, nielojalności, zdradzie w kontekście Sariusza Wolskiego. To odwróćmy teraz tę logikę i zapytajmy, czy w tej całej sprawie zdrajcą nie okazał się Donald Tusk, który kandyduje na szefa Rady Europejskiej, mimo że nie ma poparcia polskiego rządu. Jarosław Kaczyński po prostu mówił, że to jest kandydat niemiecki. I tutaj dopiero w przypadku Tuska możemy mówić, że jest wielki worek srebrników, bo Tusk rocznie pobiera z kasy Unii Europejskiej 1 300 000 złotych. O, jedziesz po bani. Nie w kij dmuchał. Ja wiem, że trudno zrezygnować z takich zarobków, ale jeżeli ojczyzna wzywa nie startuj przeciwko polskiemu kandydatowi, to może pójść zachować jak przedstawiciel Polski, polityk Polski. Oczywiście w swoim przeświadczeniu Donald Tusk na pewno jest głęboko przekonany, że nie dokonuje zdrady, wręcz przeciwnie, pozostaje ostatnim bastionem obrony tego wszystkiego, co w Polsce dobre. Tak na pewno sądzi Donald Tusk. Ale ja wrócę jeszcze raz do tego, co powiedziałem, co jest moim głównym zarzutem wobec Donalda Tuska i mówiłem to głośno, również kiedy rządziła jeszcze Platforma Obywatelska. Nie rozumiem jego decyzji, znaczy rozumiem wyłącznie w kategoriach osobistego sukcesu, że szef polskiego rządu pozostawia ten rząd, wskazując na dodatek, mówiąc językiem feministek, mierną polityczkę, powiedzmy sobie to dość brutalnie, na swojego następcę, podczas gdy mamy do czynienia z najpoważniejszym kryzysem międzynarodowym w sąsiedztwie Polski od chyba puczu Janajewa. To jest coś dla mnie niewyobrażalnego. I naprawdę śmieszą mnie te głosy, które padają być może z ideową mi bliższego obozu, kiedy mówi się, Tusk nas zawiódł, bo przecież zostawił nas na pastwę tego straszliwego Kaczyńskiego, który teraz nas z żywcem zjada. Nie, to mnie kompletnie nie interesuje. Interesuje mnie jedno. Premier Rzeczypospolitej Polskiej zostawia ten kraj w momencie, kiedy grozi mu poważne, choć jeszcze pośrednie zagrożenie, żeby osiągnąć być może szczyt swoich ambicji. Zostać tak zwanym prezydentem Europy. Tego nie rozumiem. I to jest mój najpoważniejszy zarzut wobec Donalda Tuska. Ale skoro został już tym przewodniczącym Rady Europejskiej, skoro jest tym prezydentem Europy, niech już będzie, a rządowi Prawa i Sprawiedliwości, to musztarda po obiedzie, sugerowałbym raczej po prostu szlachetne wstrzymanie się od głosu. No ale co to znaczy niech już będzie? No, rząd polski wzywa go de facto do wycofania się. No, czy to jest tak, że polityk jak już zostanie tym wysokim przedstawicielem Unii Europejskiej i te wszystkie splendory odbiera, to ma zapomnieć o tym, że rząd polski, jaki by nie był, jest polskim rządem? To jest skomplikowana sytuacja, nie do końca jasna i nie klucze ani nie matacze teraz w śledztwie. Bym się na miejscu Donalda Tuska nad tym zastanowił, ale to nie jest tak, że jego decyzję o dalszym kandydowaniu postrzegam w kategoriach targowicy. Powinien się nad tym zastanowić. Być może powinien wcześniej kontaktować się również z rządem polskim. To jest pewien problem, ponieważ Donald Tusk reprezentuje wszystkie kraje Unii Europejskiej, a wydaje się, że z Warszawą, być może nie z jego winy, ale z Warszawą od samego początku były najchłodniejsze relacje. I mógłby się postarać, żeby te relacje były lepsze. Pytanie, na które nie znamy odpowiedzi, bo nie siedzimy w głowie Donalda Tuska, brzmi następująco. Czy Donald Tusk ma dalszy polityczny plan? Wiesz, o czym mówię. Mówię o kandydowaniu na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, bądź też na powrót na białym koniu, pokonanie straszliwego Kaczyńskiego i przywrócenie w Polsce normalności. Żeby użyć języka z drugiej strony barykady. Nie wiem tego. No, na Tuska można spojrzeć jako na polityka dopiero rozpoczynającego karierę rzeczy w tym kontekście. Z tym, że lepiej, łatwiej pewnie byłoby mu wrócić do polskiej polityki po kolejnej kadencji jako zwycięzca, a nie jako przegrany. Polska tylko straci na tym, co się dzieje. Dziękuję Ci, Marku, i dziękuję Państwu. Nasz czas na dziś się skończył. Zapraszamy za tydzień także o godzinie 21.33. To była audycja Dwa i Panowie Z. Dobrej nocy życzą Marek Zając i Dominik Stort. Reklama.
Kobietom często trudno znaleźć chwilę dla siebie. Dlatego w Lidlu dajemy im w prezencie cały tydzień kobiet. Cały tydzień na zakupy i na rozpieszczanie. Więc już teraz zapraszamy panie po wyjątkowe biustonosze push-up lub w stylu bandu za 24,99 i ponad 40 kosmetyków tańszych nawet do 50%. Na przykład krem Cien Q10 na dzień i na noc tylko za 4,99. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert. To była reklama. Autopromocja. Polskie Radio 24. Spojrzenie na wschód, czyli co się dzieje na terenach byłego Związku Sowieckiego od Azji Środkowej po kraje bałtyckie i jakie to ma znaczenie dla Polaków. Doniesienia naszych korespondentów, komentarze, przeglądy prasy, analizy. Zapraszam w każdą środę o godzinie 15.35. Maria Przełomiec. Autopromocja. Minęła 22. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Donald Tusk wielokrotnie występował przeciwko polskim interesom, dlatego nie może być mowy o poparciu dla niego w staraniach o drugą kadencję na stanowisku szefa Rady Europejskiej, powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Unia Europejska powinna dać więcej suwerenności swoim krajom członkowskim, uważa marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Republikanie przedstawili w Kongresie Stanów Zjednoczonych projekt nowej ustawy zdrowotnej. Przed mikrofonem Krzysztof Kaczmarczyk. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przekonuje, że Donald Tusk w przeszłości wielokrotnie przeciwko polskim interesom, dlatego nie może być mowy o poparciu dla niego w staraniach o drugą kadencję na stanowisku szefa Rady Europejskiej. Prezes PiS powiedział w Telewizji Polskiej, że Donald Tusk naruszył m.in. zasady neutralności i ingerował w sprawy krajowe, udzielając wsparcia opozycji. Opozycja, zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, wzywała służby mundurowe do nieposłuszeństwa wobec władzy i blokowała pracę Sejmu. Kaczyński dodał, że Niemcy, którzy dziś chwalą Tuska, jeszcze niedawno zapewniali, że odmówią mu poparcia w razie sprzeciwu Polski. W pewnych nieoficjalnych rozmowach ze stroną niemiecką mówiono nam tak, no jeżeli wy zaprotestujecie przeciwko temu wyborowi, no to jest oczywiste, że on nie będzie wybrany. I to było może 8, może 10 tygodni temu, więc zupełnie niedawno. Coś się zmieniło. Kandydatem polskiego rządu na stanowisko szefa Rady Europejskiej jest Jacek Sariusz-Wolski, były europoseł PO. Ostateczna decyzja w sprawie obsadzenia tego stanowiska zapadnie w czwartek na unijnym szczycie w Brukseli. A jak przed chwilą poinformowała nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka, wiele wskazuje na to, że pojutrze na unijnym szczycie, kiedy będzie zapadać decyzja o wyborze szefa Rady Europejskiej, zarządzone zostanie głosowanie. Zwykle się tego nie praktykuje i decyzje zapadają na zasadzie konsensusu, choć w niedalekiej przeszłości były wyjątki. Przypomnijmy, o przedłużenie kadencji stara się obecny szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Swojego kandydata wystawia Polska, jest nim Jacek Sariusz-Wolski. Premier Beata Szydło w czwartek w Brukseli będzie rozmawiać z szefami rządów Niemiec, Włoch i Szwecji. Planowane jest także spotkanie z premierem Chorwacji, poinformował rzecznik rządu Rafał Bochenek. Premier odbędzie również konsultacje z liderami państw Grupy Wyszehradzkiej. Tematem rozmów będą sprawy poruszane na szczycie Unii. Pierwszego dnia szefów państw i rządów mają decydować o tym, kto obejmie. Europejskiej. Wyborczej. Kluczowe tutaj też jeszcze jedna rzecz jest. Stanowisko Węgier, które nie powiedziały, że poprą Warszawę w tej. Natomiast. Radio. Te siły, które chciały mieć własnego kandydata, jakby zmobilizują się w tej sytuacji. Tego nie wiemy. Rzeczywiście prezydent Holland takie ambicje zgłaszał. No też trochę byłoby wyjątkowa sytuacja, że wszystkie trzy stanowiska
Parlamentu, przewodniczącego Komisji i przewodniczącego Rady Europejskiej sprawowałby przedstawiciel tej rodziny Europejskiej Partii Ludowej, chadeckiej, więc to też się nie można temu dziwić. Ale ja uważam, że to wszystko, to te sprawy personalne, które się tak Polacy interesują, to jednak trochę drugorzędne w stosunku do tego, że to jest jednak też sprawa no, przyszłej architektury Unii, jak Unia będzie wyglądała w przyszłości, teraz ta sprawa się łączy, bo tak jak powiedziałem, no, my chcemy, żeby Unia, taka jest wola wielu obywateli w wielu krajach europejskich, chcemy, żeby Unia była Unią państw narodowych, państw członkowskich, żeby ich rola została zwiększona. No i teraz oczywiście ta sprawa jest jakimś takim testem, no jeżeli będzie się preferowało, a to by było po raz pierwszy raz kandydata wbrew woli kraju, którego on jest obywatelem, no to będzie znaczyło, że Unia zaczyna podążać, czy może podążać w innym kierunku. I o to jakby również w tej sprawie chodzi. Ja myślę, że te konsultacje no będą jeszcze teraz bardziej intensywne, bo no właśnie zbliża się Brexit, zbliża się w zasadzie no wielka taka dyplomatyczna rozgrywka dotycząca przyszłości Europy i w tej sytuacji tym bardziej jest ważne, żebyśmy byli, zachowali stanowisko spójne i tym bardziej apeluję jeszcze raz do Donalda Tuska, żeby w tej sytuacji zrezygnował z kandydowania i po prostu nie stawał przeciwko własnemu rządowi, własnemu krajowi. Na pewno nie będzie kandydatem polskim, bo Polska ma innego. Panie profesorze, właśnie w tym kontekście Janusz Lewandowski z Platformy Obywatelskiej, dawny komisarz unijny, mówi, że wystawianie Jacka Sariusza Wolskiego z kolei to jest strzelanie Polakiem do Polaka. Jak pan to skomentuje? No, skomentuję tylko tak, że kraj reprezentuje rząd, który został wybrany w demokratycznych wyborach. Ten rząd dokonał bardzo wnikliwej oceny działalności Donalda Tuska. Też przecież wiemy też wszyscy, że Donald Tusk nie zabiegał o poparcie rządu polskiego, co też jest niezwykle dziwne, prawda? Że zabiegał o poparcie innych rządów i je uzyskał, na przykład w Berlinie. No, nie przyjeżdżał do Warszawy, nie rozmawiał ani z panią premier, ani z panem prezydentem, ani z ministrem spraw zagranicznych, o ile wiem, na ten temat nie zabiegał swoją kandydaturę o to, żeby Polska go popierała. Więc trudno się dziwić, że ta ocena też jest negatywna w wielu innych też przypadkach. Już nie mówię, że ciągle są sprawy dotyczące z tej sytuacji, kiedy on jeszcze był premierem, no nierozliczone różne afery, których nie wiemy, jak się zakończy dochodzenie oraz sprawa smoleńska, która ciąży na nim. Więc odpowiadając panu Lewandowskiemu, powiedział tak, rząd polski postąpił tak, zgodnie ze swoją oceną i zgodnie z swoimi uprawnieniami. Natomiast teraz jest czas, aby Platforma Obywatelska i jej polityk wyciągnęli z tego wniosek, mianowicie zrezygnowali z tej kandydatury Donalda Tuska. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan profesor Zdzisław Krasnodębski, który apeluje do Donalda Tuska o to, by wycofał swoją kandydaturę. Dziękuję za rozmowę, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Obudź się, Polsko, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z chorem, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych nasz tam dara. Powstańcie z mocy, kto nazywa. Obudź się, Polsko, niech opadnie kłamstwa.
trwają aktualności dnia. Za chwilę kolejna rozmowa. Spotkania w większym gronie są takim budującym momentem i też taką pielęgnacją tej rodziny, która jest w naszym małżeństwie. Odpoczynek, ale i też na spotkanie się z drugim człowiekiem tak na spokojnie. Co jeszcze ważnego jest do powiedzenia, bo teraz nam się kończy? Jeszcze chciałam dodać, że też tak ważne, każda Eucharystia, no nie każda można powiedzieć, staramy się być zawsze w stanie łaski uświęcającej. To też staramy o tym pamiętać, żebyśmy rzeczywiście z jakimiś tam poraniami nie żyli z sobą w zgodzie, więc tutaj też się staramy to pielęgnować. Kończąc wątek takich drobnych rzeczy, które stanowią o pięknie naszego ogrodu, którym jest sakrament małżeństwa, chcę przytoczyć tylko kilka słów z adwokacji Amoris i Kościołem Aktualności Dnia. Jest pan redaktor Pytam. Michał Karnowski, tygodnik sieci portal w polityce.pl. Witam serdecznie, proszę, panie redaktorze, szczęść Boże. Dziękuję, przepraszam. Witam serdecznie ojca, witam słuchaczy, szczęść Boże. No do minionego weekendu mamy taką sytuację, że dwóch Polaków startuje na szefa Rady Europejskiej, przy czym tylko jeden z nich jest kandydatem polskim, a drugi, czy ich panie redaktorze? Magicznymi, które przełamują. No, padają oczywiście tutaj sformułowania, że nie to złośliwe, że nie jest kim wyłącznie, ale myślę, że prawda jest taka, że to na to trzeba spojrzeć szerzej, że jest kandydatem do tych, którzy nie chcą żadnych zmian w Unii Europejskiej. Tutaj ten podział jest bardzo wyraźny na tych, którzy postrzegają Unię jako wartość, ale też strukturę, która się pogubiła, która nie działa właściwie. Tutaj ten establishment, taki uwłaszczony trochę na strukturach, traktujący to jako swoją własność, czy ten brukselsko-strasburski, tak możemy powiedzieć. No i plus oczywiście najbardziej zadowoleni z kształtu Unii Europejskiej Niemcy, więc ta siła według mnie stoi w tej chwili za Donaldem Tuskiem, ale faktycznie najważniejsze w tym wszystkim jest chyba to, że to wystawienie kandydatury pana Jacka Sajusz-Wolskiego uzmysłowiło wielu z nas chyba i opinii publicznej, no czyim rzeczywiście kandydatem jest pan premier Donald Tusk, były premier Donald Tusk. To na pewno nie jest ich kandydat polski. On zresztą, tu zwracam uwagę, od początku zachował się jako człowiek, który właściwie nic w Polsce nie zawdzięcza, a przecież to stanowisko objął jako urzędujący jeszcze, czy dopiero co schodzący z funkcji premier rządu polskiego. To było źródłem jego siły, to było źródłem jego mocy. On ani razu nie poprosił polskich władz o spotkanie. Rozmawiałem na ten temat z panią premier Szydło, z panem ministrem Waszczykowskim. Ani razu nie chciał, nie spróbował zaprezentować swojego dorobku, przedstawić planu. Traktował Polskę, jakby nie miała w tej sprawie nic do powiedzenia. Próbował wręcz ją zmarginalizować. No traktował Polskę, wiedział, czym Polska była za jego premierostwa, taką przystawką Berlina. No może myślał, że w dalszym ciągu jest tą przystawką. On jeszcze dalej się proszę ojca. Ja mam wrażenie, że to było jeszcze dalej. To było powiedzenie, że Polsce się odbiera te kompetencje. No bo co to jest Rada Europejska? To są szefowie rządu. To nie jest jakaś struktura pochodząca z wyboru Parlamentu Europejskiego. To nie jest ten rząd czy Komisja Europejska. No to jest taka dodatkowa struktura, która właśnie miała być gwarancją tego, że państwa narodowe będą miały w Unii Europejskiej coś do powiedzenia. Czym jest szef Rady Europejskiej? Tak naprawdę jest organizatorem jej praw. Sekretarz. Teraz nagle próbuje się powiedzieć, że polski rząd, no, reprezentujący szczytę do wielkości kraj Unii Europejskiej, reprezentujący w pewien sposób cały region Europy Środkowo-Wschodniej, nie ma w tej sprawie nic do powiedzenia, bo Tusk nie uważa za sposobne spotkanie się z tym rządem, przedstawienie mu swojego stanowiska, co więcej, to gorzej, uważa za możliwe występowanie przeciwko
przeciwko temu rządowi. Że nic lepszego nas nie mogło spotkać. Przypomnijmy sobie całą tę propagandę, że przedstawiciele, osoby sprawujące funkcje w Unii Europejskiej, oni trochę się muszą oderwać od swoich narodowych konotacji, muszą być ponad pewne spory. Przypomnijmy sobie połowę grudnia, gdy trwa ten pucz w Polsce, gdy opozycja próbuje tylko siłowo wejąć władzę w Polsce, najpierw przez okupację Sejmu, a jednocześnie zorganizowanie Coś, co można zrobić, żebyśmy mieli ten zapał i chęć.